Witam w kolejnym odcinku z MotoGP20, kariera zawodnika. W poprzednim odcinku pierwsze zwycięstwo w MotoGP. Oświetny odcinek. Widziałem całą to pod koniec wyścigu, tak już no trochę nie jechałem tak, bym sobie tego życzył, ale udało się dowieść to zwycięstwo, no jakże ważne, pierwsze zwycięstwo w kategorii MotoGP. No ale teraz znowuż Aragon, no już teraz to powiem, będzie naprawdę bardzo ciężkim weekendem dla mnie. Mieszana pogoda, tutaj w drugim treningu był deszcz, ale to już też no, tak mogę powiedzieć, że no nie do końca się starałem. Chciałem po prostu tylko no, sobie dowiedzieć się, poczuć jak to jest tutaj jeździć w deszczu. Trzeci trening był na sucho. No tutaj też już wyszło, że nawet na sucho nie za bardzo jest z czym tutaj jechać. No i tak, kwalifikacje jeszcze będziemy mieli na sucho, ale wyścig będzie na mokrym torze. Rozgrzewka jest wyłączona, no bo ja przed chwilą dosłownie jeździłem też te obydwa treningi, bo też właśnie to jest ten moment, że ja nagrywam odcinki na zapas, bo w następnym tygodniu mam wyjazd taki na cały tydzień i muszę nagrać na weekendzie odcinki na zapas na cały tydzień. Everything is ready here for the first qualifying session. This session gives riders who didn't make the grade in the free practices another chance to compete for pole in the second qualifier. Q1, rzecz jasna. To wyjeżdżamy. Just a few last touch-ups to his suit and helmet and he's ready to go. We've noticed that the mechanics have been really active in the last few minutes. Let's see if they'll make the difference on track. No także też jeśli chodzi o te wyścigi MotoGP w rzeczywistości, no to teraz jeszcze no nie wiem, chociaż odcinek ten jest zdaje się na wtorek nagrywany. Ale i tak jeszcze, no nie wiem, co się wydarzyło w wyścigu. Co tam się wydarzyło, to będę wiedział chyba nawet jeszcze coś w okolicy Japonii może. Bo potem Tajlandia, a Tajlandię też zdaje się jeszcze sobie przed wyścigiem MotoGP nagram. Aragon jest na wtorek, Tajlandia będzie na środę. Tego zawodnika puszczę, niech sobie jedzie. No chociaż to rabat, to być może będzie mnie blokował. Tajlandia na środę, na czwartek Japonia, na piątek Australia i w sobotę może wrócę, ale ja wtem Malezję, tak. Malezję, odcinek na sobotę. Pewnie też jeszcze będę nagrywał tak na zapas. Czyli no coś koło soboty, niedzieli. Dopiero będę wiedział, jak rozstrzygnie się ten wyścig, więc no też od razu mówię, że przez najbliższe odcinki no nie będę też mówił o tym, co się w MotoGP wydarzyło, no bo po prostu jeszcze nie będę wiedział. No ogólnie też taka sytuacja, że te odcinki trzeba będzie na zapas nagrywać, to się pewnie już częściej będzie teraz zdarzała. A ogólnie jeszcze co do kariery, no to właśnie no będę chciał ją zakończyć, oczywiście zdobywając tytuł Mistrza Świata MotoGP. I następny rok na Suzuki, no to jeszcze nie spodziewam się jakiejś takiej walki o tytuł Mistrza Świata. Chociaż no jeśli w następnym sezonie na Suzuki, no jakimś cudem udałoby się ten tytuł Mistrza Świata wywalczyć, w co też od razu mówię, że wątpię, to
no już po tym następnym sezonie bym zakończył karierę i tą serię. Ale jeśli w następnym roku na tym Suzuki nie będę mistrzem świata, to będę celował też już jakiś kontrakt no, z jednym z tych trzech topowych zespołów i dopiero wtedy pewnie. No chociaż to też nic pewnego. A na razie nie ma co zbytnio o tym myśleć. Na razie jesteśmy w Aragonie i próbujemy walczyć o Q2, chociaż o to Q2 będzie ciężko. No tutaj mi akurat przeszkodził. No ja teraz jak mówiłem o tym wszystkim, to taki troszkę nieskoncentrowany do końca byłem. Sekunda straty. Ale pierwsze okrążenie to ono było właśnie takie bardziej, żeby się rozgrzać. Teraz sektor na czerwono. Znaczy no nawet nie na czerwono, bo idealnie wyrównałem czas Alexa Marqueza, który teraz prowadzi. Ale reszta okrążenia to już będzie raczej na straty. Ciężko mi jest jeździć po tym torze. No może o tyle nie ciężko, co jakoś tak nie mogę się z nim zrozumieć na tyle, żeby szybko tutaj jeździć. No to chociaż 133 tysięczne po drugim sektorze, ale są wyjazdy, no. Jest kilka takich zakrętów, gdzie dosyć łatwo wyjechać z toru. No tutaj znowu już za wcześnie troszkę zahamowałem i to już będzie strata pewnie. No nawet nie, 67 tysięcznych na minusie. Włączam też już drugą mieszankę teraz, ale to okrążenie też takim wyjazdem troszkę zakończyłem. No ale jest pole position, to znaczy no nie pole position, tylko awans do Q2. Troszkę się zdecydowanie się zapędziłem. No ale do bycia w Q1 to tak już trochę się odzwyczaiłem od tego. A tutaj nadszedł właśnie taki Aragon, no i trzeba było się przestawić z powrotem na to, że jest coś takiego jak Q1. No to okrążenie troszkę gorsze. 30 po pierwszym sektorze. A to już względem mojego czasu. No ale na tym okrążeniu też było kilka takich słabszych momentów, więc może jak to poprawię. Paliwa mi też wystarczy jeszcze na jedno okrążenie. No tutaj troszkę za dużo ściąłem. No jeśli chodzi już o sam wyścig, który będzie na mokrym torze, to tak pół żartem, pół serio, możecie już się zakładać o to, na którym okrążeniu się przewrócę. Albo na który, albo ile razy się przewrócę w wyścigu. No oczywiście będę robił wszystko, żeby do tego nie doszło, no ale po treningu na mokrym torze, tutaj w Aragonie, to no już wiem, że będzie ciężko, żeby bez ani jednej wywrotki ten wyścig przejechać.
No i tak to się musiało skończyć, też za bardzo naciskałem. Znowu się powtórzę, ale tak, żeby to tylko utwierdzić na tej starszej fizyce, jaka tu była przed aktualizacją tej gry, to ja bym się w tym zakręcie zmieścił. No więc teraz to już zjeżdżamy w boksu. Na tego pana jeszcze dałoby się jedno okrążenie pojechać, ale paliwa nie ma na tyle. No, póki co prowadzę w tym Q1. Tylko też jeszcze nie wiem znowuż, jaką mam przewagę. Czy inni są daleko, czy nie. 5 minut do końca Q1. Taking things inside the pit, where the team is waiting for the rider to come back. No jest minimalna przewaga nad Alexem Marquezem. Już mnie wyprzedził, to Petrucci mnie wyprzedził, pewnie mi zaraz... No już Miller mnie wyprzedził. Straty są dosłownie minimalne póki co. No i w sumie to... Ile? 260, tamten 222. To jest 38 tysięcznych. Tyle mi brakło, żeby być w Q2. Ale w Q2 no, nie namieszałbym aż tak zbytnio. The riders in the top two positions will be able to race for pole in the second round. Welcome to the Spanish desert. We're at the Aragon circuit where the latest race in the MotoGP class is about to start. We are live from the starting grid where the cameras are lingering on the favorite riders for today. A few minutes to go and finally the spectacle will begin. No, biorę miękkie deszczówki na wyścig. Już jechałem w Holandii na tych miękkich deszczówkach wyścigu i dało się bez problemu pojechać 8 okrążeń. No to zaczynamy. Ten naprawdę trudny wyścig. Taken their place on the starting grid and everything is ready to start the race. Just a few seconds to go and the lights at the Aragon track will signal the start of the race. Pierwsze zakręty. Tutaj niektórzy ostrożnie pojechali. No wszystko to na żyletki, można powiedzieć, na razie. No i tutaj kontakt z innym zawodnikiem i już nawet jednego okrążenia nie udało się mi przejechać czysto. No ale na szczęście, no nie są daleko wszyscy. Na deszczu, no to wystarczył minimalny kontakt z innym zawodnikiem. I tyle.
Tutaj jest bardzo niebezpieczny zakręt na mokrej nawierzchni. Tak łatwo się tu przewrócić. Oczywiście o tym się w treningu przekonałem i to nie raz. No wszędzie. Z tym hamulcem tutaj to naprawdę się trzeba w tych zakrętach teraz minimalnie obchodzić. Kończymy pierwsze okrążenie. No w sumie można powiedzieć, że prawie tej wywrotki tej aby nie było, no bo jestem razem ze stawką. To jest to, że na początku wyścigu większość zawodników jedzie. Oj, razem ze sobą tu się Lekłona przewrócił. No ja tutaj... Są takie miejsca, gdzie się naprawdę bardzo łatwo, bardzo szybko zbliżam do innych zawodników. To miejsce, gdzie się przewróciłem na poprzednim okrążeniu. Teraz ta dla mnie najtrudniejsza część toru. No ten zakręt on mnie prześladował w każdej klasie, a w MotoGP jak jest mokro, to już w ogóle tutaj jest tragedia. No tutaj jakbym się nie przewrócił teraz, właśnie tak, o, nie przewrócić się, to jest dla mnie sukces teraz. Teraz na prostej atakować ich. Bo prosta to jest, szczerze mówiąc, najbezpieczniejsze miejsce, gdzie można kogoś wyprzedzić. Blisko było do tego, żeby się przewrócić razem z Rabatem. Był kontakt między nami. Szkoda, teraz żałuję tej przewrotki. Bo widać, że no jednak na mokrej nawierzchni inni jadą bardzo ostrożnie i ja tutaj jestem konkurencyjny. Tylko trzeba no, uważać, naprawdę. Bo to czy będzie druga przewrotka moja, to jest naprawdę kwestia no, jednego zakrętu. Tutaj bym chciał odzyskać swoje miejsce, ale jednocześnie uważając właśnie. No teraz się już stawka trochę rozjechała. No teraz trochę za daleko, żeby ich zaatakować, chociaż może, nie no, daleko jestem, żeby ich tutaj zaatakować. A może jednak nie. I 15. miejsce jest moje, chociaż może nie za wcześnie to powiedziałem. No nie, jednak udało się obronić. Na 15. miejsce to już jest przynajmniej jeden punkt. Teraz jeszcze mam trochę czasu, żeby dojechać do innych.
powoli, powoli, ale dojeżdżam do innych. Tylko nie będę tego tak może głośno mówił, bo założę się, że jakbym tak mówił, że dojeżdżam, to by się to skończyło szybko poza asfaltem, na poboczu. No ale jest, naprawdę. Musicie mi wierzyć na słowo, że tutaj motocyklem MotoGP na mokrym torze w Aragonie się bardzo ciężko jeździ. No udowodniłem to już na pierwszym okrążeniu. Ciekawe jaki będzie ten motocykl z Suzuki. Czy też będzie taki szybki na prosty jak ta Honda. No trochę za późno zahamowałem. Gdybym tylko próbował troszkę zacieśnić tę linię przejazdu, to wiadomo jakby się skończyło. Chociaż teraz chyba tak jakby się troszkę to wszystko ustatkowało. Już się tak nie zbliżam do nich. No a znowuż chyba tamci z tyłu. Wcale się od nich nie oddalam. Jestem teraz, można powiedzieć, tak jakby zawieszony między jednym okrągłem a drugim. No jesteśmy już w drugiej połowie tego wyścigu przynajmniej. No trochę ściąłem. Można powiedzieć, że zupełnie nie wyszło mi tym razem tutaj. No ale przynajmniej się zbliżyłem do nich. Do zawodników przede mną. I widać, że te miękkie opony, oj teraz naprawdę musiałem tutaj no, szeroko pojechać, żeby się nie przewrócić. Widać, że te miękkie opony, one się no, w ogóle się nie zużywają w tych warunkach. Tak już dobrze się do nich zbliżałem, to musiałem ten błąd popełnić. No bo to jest to, że jak za bardzo, za szybko chcę się do nich zbliżyć, to się prędzej czy później błąd przydarza. Gdybym tak na ostatnim okrążeniu dojechał do nich, to tam na tej długiej prostej bym próbował coś, cokolwiek, chociaż jednego wyprzedzić. Półtorej sekundy. No ci z tyłu przynajmniej wyraźnie już zostali.
kolei zawodnicy z przodu nie są tak daleko. Tylko teraz no nie popełnić błędu, a się zbliżyć do nich. No teraz było bardzo dobrze. Troszkę za późno chyba. Nie, nawet nie. Ale tu wyjechałem. No są niedaleko. Przynajmniej tyle. Tylko też pewnie mi braknie okrążeń, żeby już do nich dojechać. Czy wyprzedzić. No tutaj przesadziłem. Trawa, czy nawet ten żwir. Ale się utrzymałem na torze. Żeby być razem z nimi, jak będziemy wyjeżdżać na tą prostą. Ostatnie okrążenie. No póki co, to mam jednego punkta. Ale jest szansa na więcej punktów. Chociaż chyba jednak nie. Chyba te punkty odjechały. No nie będę też znowu wszystkiego na jedną kartę stawiał, no bo jadę na punktowanej pozycji. Oj, to mnie wyniosło. W ogóle, że się udało mi tutaj bez przewrotki. 0,4 doliczone. No ale przynajmniej mam przewagę w miarę dużą nad tymi z tyłu. No tu mało brakło. 2,3 na Kagami. No to się uda dowieść. Czyli będzie 15 miejsce. No jeden punkt przynajmniej będzie. Ale jaka właśnie zmiana. Poprzedni wyścig z ogromną przewagą wygrałem swój pierwszy wyścig w MotoGP. No a tutaj jeden punkcik, 15 miejsce. Complete their victory lap and return to Parc Fermé. Let's take a look at the final ranking of today's race. No może jakbym się nie przewrócił, to szansa gdzieś tak na okolice 10 miejsca była, no ale cóż. Tak jak tutaj w Tajlandii zawsze dostaje się propozycję przedłużenia z tego kontraktu, no ale to też już odrzucam, bo następny rok to Suzuki. No i teraz będzie Tajlandia. Tajlandia, w której też zawsze wygrywałem. W sumie to ta moja seria, że zawsze wygrywam. Tak naprawdę już teraz tylko przetrwała w Misano. No a może tutaj też będzie jakiś dobry wynik.
No cóż, zobaczymy w następnym odcinku. A za oglądanie tego dziękuję i do zobaczenia w następnym.